Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym pustym pudełkiem. Tak, kolejne puste pudełko mini, bo nie mam dużo rzeczy, ale o kilku chciałabym wam trochę opowiedzieć. Więc przechodząc do rzeczy, pierw zacznę od słodkości, które znaleźliście w poprzednim filmie w boksie ze słodyczami. Chciałabym wam o nich opowiedzieć. Mam tutaj papierek po czekoladzie. Czekoladzie, która była w boksie USA Box. Znalazłam ją również w Oshonie, Auchanie, jak wolicie, za 5,49, około 6 zł. Nie jest ona warta swojej ceny, moi drodzy, nie jest moja warta swojej ceny. Tyle na ile po mnie widać, ile zjadłam czekolad, to ta taka mało smakowa, dupy nie urywa. Była, nie ma, nie dla mnie. Ale produktem, który mnie zadziwił, długo go nie otwierałam, bo nie wiedziałam, co to jest. Kombos, tak? Kombos. Boże, jakie to było pyszne. Ja nie wiem, jak oni to wymyślili, ale to było... Proszę, jakie ma ładne wyrko. Obudziłam ludę. No dobra, wracając do tematu. Było to pyszne. Naprawdę, jak gdzieś zobaczycie, to weźcie. Widziałam, że na stronie są jeszcze dla lubiących ostre, czyli o smaku jalapeno. Nazwałabym to takim krakersem i w środku ma pastę o danym smaku. Czyli tutaj było o smaku pizzy pepperoni. Było super, naprawdę fantastyczna słona przekąska. Jestem ciekawa, czy jest dostępność tego w dużym opakowaniu, bo naprawdę to było coś. To było najlepsze z tego boksa, jak dla mnie. Ja jestem wybredna, jeśli chodzi o jedzenie, więc... To musiało być naprawdę dobre. Więc musiałam wam o tym powiedzieć. Mam jeszcze tutaj z tych wszystkich rzeczy, które były w boksie. Ustało mi się opakowanie po Reese's. Jest to jakby taki cukierek, nie cukierek, bo jest to takie jakby ciastko czekoladowe, które nie ma ciastka i w środku zamiast ciastka ma krem orzechowy i dookoła jest w czekoladzie. Jest to niestety za słodkie. To są dwa takie jakby batoniki, dwie takie ciasteczka i jest to za słodkie, jednej człowiek nie jest w stanie zjeść, ale to są dwie, naprawdę. Ci, którzy lubią masło orzechowe, myślę, że mogliby zostać fanami tego, ale niestety ja nie zostałam, bo nie lubię. Nie mam tutaj opakowania po tym fluffie w słoiczku, po tej piance marshmallow, bo jeszcze jej nie zjadłam, ale próbowałam. I o dziwo nie jest taka słodka, jak myślałam. Więc jest nawet git. Jeśli chodzi o niedobre rzeczy, to niedobrą rzeczą była również guma Air Heads, coś takiego. Taka długa guma w różowym opakowaniu. Nawet nie wyciągałam jej do końca z opakowania, bo to był po prostu... ugryzłam tą gumę i był sam cukier, zbrylowała się na cukier, była ohydna. Wyrzuciłam, chciałam o niej jak najszybciej zapomnieć, więc nie. Jeśli chodzi o te żółte cukiereczki, które tam były, też one coś, jakoś Lemon Heads, coś takiego się nazywało. Jeśli chodzi o nie, dla mnie nie, ale innym smakowało. Kolega zjadł, więc chyba nie były najgorsze, to były bardziej takie żelki. Cukierkami były Nercy, mam je jeszcze, jem je czasami. Są dosyć słodkie, więc nie za często po nie sięgam, czasami jak mam ochotę, więc po nie sięgnę, ale są dobre. Była jeszcze długa guma winogronowa i była ona bardzo dobra, nie brylowała się, była naprawdę smaczna, więc też mogę ją spokojnie polecić. Znalazła się również tam puszka Pepsi Mango, która smakowała tak jak pachnie płyn do mycia naczyń, to miałam wrażenie, że zaraz zacznę bąbelkować, więc była bardzo niedobra, piłam ją bardzo długo, aż się rozgazowała, totalna chemia. Te mango było sztuczne, nie przypominało mango. Naprawdę nie. O więcej produktów chyba się nie wypowiem, bo albo nie pamiętam. A jeśli chodzi o Cheetosy, to były tak ostre, że musiałam je oddać, bo ja po prostu wzięłam jednego Cheetoska i jeśli nie byłoby tej ostrości, to by smakowały dobrze, chociaż śmierdziały okrutnie, ale były za ostre nie dla mnie, więc też musiałam je oddać. A teraz przejdźmy do rzeczy kosmetycznych. Tysięczny raz opowiem wam o mojej ulubionej masce od Glow. Repair, Recipe, Watermelon Glow Mask. Moja ulubiona, oczywiście zużyłam kolejny słoiczek, tutaj akurat było chyba 10 ml, 15, sorry, czyli połowa mojego nowego
namiętnie używałam, zużyłam. Ja jestem fanem tej maski. Jeśli jeszcze nie próbowaliście i macie problemy z buźką, myślę, że moglibyście spróbować. Może i Wam pomoże, tak jak mi pomaga czasem ratować mi życie. Kolejnymi produktami, jak widać, są tutaj, Wam już pokazuję z bliska, jest to Wishful od Huda Beauty. Jak widać, ja namiętnie używam, zużyłam już dwie takie kapsułki. Jedna taka kapsułka starczyła mi na około tydzień użytkowania rano i wieczorem. Bardzo wydajny produkt, nie używa się go dużo, pachnie przecudownie. Jest to zapach taki, jak Wam wspominałam, przy Weledzie, dosyć apteczny. Tu już niestety tak wyssałam z tych, tu trochę pachnie. Jest on bardziej apteczny, jest bardzo tłusty, wchłania się dobrze, ale nie za szybko. Myślę, że jest bardziej kremem takim wieczornym, chociaż w opisie jest on podany jako na dzień. Dla mojej cery jest on zbyt tłusty na dzień, ale czasami jak siedzę w domu, to też go sobie użyję. Jestem z niego zadowolona, używam już go 2 tygodnie, jak widać mówiłam, jedna kapsułka na tydzień. Teraz już zużywam trzecią. Myślę, że jeśli ktoś używa dużo kosmetyków i nie chce się przyzwyczajać konkretnie do jednego produktu, to zakup takich kapsułek. Ja kupiłam ich 5, wydałam na nie około 40 zł. Jest bardzo spoko, bo cały produkt kosztuje, jak sprawdzałam, 256 zł czy coś takiego w słoiczku, więc bardzo dużo, a jeśli nie korzystacie ciągle z jednego kremu, no to myślę, że to się mogłoby nie opłacać. Ale naprawdę polecam, warto spróbować. Przepięknie pachnie, wspaniale nawilża i ja jestem zadowolona z tego kremu. Kolejnym produktem jest maska, która była niedawno w holu, już ją zużyłam. Była to maska Biotanik. Niestety maska nie była dość nasączona, szybko wyschła na mojej twarzy. Myślę, że nic nie zadziałała, nic nie zrobiła, więc nie jest warta moim zdaniem swojej ceny. Miałam lepsze maseczki, ta jest jedną z gorszych. Nie czułam tutaj tego, co producent nam oferuje, czyli nawilżenia. No niestety, maska wyschła, tak i twarz wyschła i tyle by z tego było, więc nie, nie, nie. Mam tutaj jeszcze trzy opakowania po produktach. Wygląda to w ten sposób. To jest jeszcze opakowanie po takiej maseczce na nos, która była w kalendarzu adwentowym, były opakowania. Teraz nie mogę sobie przypomnieć. O, tutaj jest Bior. Nie wiem, jak to się tutaj u góry. Miałam tam maseczki na nos w taką zeberkę i właśnie takie koktajlowe. To była ostatnia z tych maseczek, wyciągająca pory. Są one bardzo dobrej jakości. Jak się przyssają do nosa, to naprawdę jakby się nie jeden wosk zrywało. Więc naprawdę polecam. Tutaj jak słyszycie coś, to Luna nie może się ułożyć niestety, ponieważ ja tutaj gadam, a ona o tej porze zazwyczaj śpi. Lucy nawet nie chce ze mną gadać. No dobra, to jedziemy z ostatnimi dwoma produktami. Ale przed tym chciałabym Wam powiedzieć, żebyście nie zapomnieli o subskrypcji mojego kanału, żeby Was nie ominął żaden film, bo w niedalekiej przyszłości będą one bardzo, bardzo ciekawe. A kolejnym produktem jest produkt taki. Jest to Molton Brown Shampoo. Shampoo, czy jak to się czyta. Powiem tak, bardzo ładnie pachniał ten szampon. Tu nawet jeszcze jakieś troszeczkę zostało. Bardzo taki, wydaje się, cytrusowy. Nie wyczytam tutaj raczej za wiele, co tutaj znajduje się w składzie, bo jest to po nie wiem jakiemu, ale tutaj jest London Via Bali. Spoko, umyłam głowę, tak jak każdym szamponem, ja jestem przyzwyczajona do mojego szamponiku nawilżającego. Ten również dobrze się sprawdził, jest to dosyć kultowy produkt, dosyć drogi. Sprawdzałam na internecie, pojemność półlitrowa kosztuje około 100 zł, więc Molton Brown cenię. Zazwyczaj są to żele pod prysznic. My trafiliśmy tutaj akurat na szampon. Nie mogę powiedzieć o nim złego słowa, ale gdybym miała kupić po raz kolejny taki, to chyba niespecjalnie bym chciała. I ostatnim produktem, który tutaj mam, jest Perfecta Ice Patch. Były to płatki pod oczy. Niby miały być niwelująco puchlizne, ale powiem, że bardziej mnie szczypały w oczy, bo były bardziej takie miętowe i bardziej one
tak szczypały w te oczy niż niwelowały i trochę mi oczka łzawiły, więc nie było to zbyt super, ale cóż mogę powiedzieć, jeśli chcecie sobie kupić takie tańsze hydrożelowe płatki, nie macie wielkich worów, tak jak ja na przykład tutaj, bo widać składu moje wory, to myślę, że dałoby radę, bo to takie jakieś tam, coś tam działają. A więc dziękuję Wam za oglądanie filmu, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!